Wyobraź sobie, że te dwa odcinki to chodniki. Łączą się one w tym miejscu. Razem tworzą kąt ostry, który ma 40 stopni. Wyobraź sobie teraz, że jesteś ogrodnikiem. Masz przy sobie jedynie długopis, kartkę i telefon z dostępem do internetu. Wiesz, że niedługo powstanie w tym miejscu taki chodnik. Te trzy chodniki łączą się razem tworząc trójkąt. Masz tylko te trzy dane. Twoim zadaniem jest obliczenie pola tego trójkąta. Umożliwi Ci to stworzenie planu ogrodu znajdującego się w jego wnętrzu. Przyjrzyjmy się bliżej dostępnym informacjom. Znamy długość podstawy. Ten odcinek ma 10 metrów. Znamy również długość tego boku. Ma on 5 metrów. Te dwa boki trójkąta tworzą kąt, który ma 40 stopni. Naszym zadaniem jest obliczenie pola trójkąta. Jak liczymy pole trójkąta? Aby obliczyć pole trójkąta, wystarczy pomnożyć jedną drugą przez długość boku trójkąta oraz przez długość padającej na niego wysokości. Tutaj zaczyna się cała zabawa. Czy znamy długość wysokości tego trójkąta? Nie znamy długości ani jednej z trzech wysokości tej figury. Zobacz. Znamy długość tego boku. Gdybyśmy znali długość tej wysokości, to moglibyśmy od razu obliczyć pole tego trójkąta. Musimy znaleźć inny sposób. Mamy do dyspozycji długości tych dwóch boków oraz ten kąt. Długość tej wysokości oznaczę literą H. Zauważ, że po narysowaniu tej wysokości otrzymaliśmy tutaj trójkąt prostokątny. Znamy ten kąt ostry. Teraz skorzystamy z pomocy trygonometrii. Skoro znamy miarę kąta ostrego w trójkącie prostokątnym i długość przeciwprostokątnej, to będziemy w stanie obliczyć długość przyprostokątnej naprzeciw kąta ostrego. W tym przypadku ta przyprostokątna naprzeciw kąta ostrego jest wysokością tego trójkąta, która pada na ten bok. Skoro chcemy obliczyć długość przyprostokątnej naprzeciw kąta ostrego, a znamy długość przeciwprostokątnej, to możemy skorzystać z sinusa. Sinusa jakiego kąta? Sinusa 40 stopni. Zapiszę to w tym miejscu. Sinus 40 stopni. Sinus tego kąta to iloraz długości przyprostokątnej znajdującej się naprzeciw tego kąta oraz długości przeciwprostokątnej. Zapisujemy zatem H podzielić przez 5 metrów. Jeżeli długość wysokości podzielimy przez 5 metrów, otrzymamy sinus 40 stopni. No to jak znaleźć długość wysokości? Wystarczy 5 metrów pomnożyć przez sinus 40 stopni. Zapiszę ten iloczyn tutaj. Co jeszcze trzeba zrobić? Pamiętaj, że masz telefon z dostępem do internetu. Możesz sprawdzić, ile wynosi sinus 40 stopni. Tę wartość można jeszcze odczytać z tablic trygonometrycznych lub obliczyć na zaawansowanym kalkulatorze. Sprawdźmy zatem, ile to jest sinus 40 stopni. Sinus 40 stopni to 6428. Zapiszę tę wartość tutaj. Aby obliczyć długość wysokości, czyli h, wystarczy pomnożyć 5 metrów przez sinus 40 stopni, czyli przez tę liczbę. Zapiszę to tutaj. h równa się 5 metrów razy 6428 Telefon ma kalkulator, więc możemy z niego skorzystać do obliczenia tego iloczynu. Co otrzymamy? 3,214 tysięcznych metra. To jest długość wysokości. Zapiszmy to jeszcze na ilustracji. Ta wysokość ma długość 3,214 tysięcznych metra. Długość boku, na którą pada ta wysokość, to 10 metrów. Teraz możemy obliczyć pole tego trójkąta. Tutaj mamy gotowy wzór. Najpierw przepiszę jedną drugą. Jedną drugą mnożymy przez długość boku. W tym przypadku to 10 metrów. To jeszcze mnożymy przez długość wysokości która jest prostopadła do tego boku. Obliczyliśmy, że wynosi ona 3,214 metra. Przejdźmy do obliczeń. Te dwie liczby możemy skrócić. Obie dzielą się przez 2. 2 podzielić przez 2 to 1 a 10 metrów podzielić przez 2 to 5 metrów. Teraz należy obliczyć ile to jest 5 metrów razy 3 i 214 tysięcznych metra. Znowu skorzystam z kalkulatora. Otrzymaliśmy 16,7. To jest pole tego trójkąta, 16,7 metra kwadratowego. Teraz uogólnimy sobie nasze rozważania.